Dobra, więc siema, witam was w filmie, gdzie będziemy trollować Heksa. Generalnie to ten głos, który teraz mam, no to nie będzie to taki głos, jakim będę mówił do Heksa, ponieważ no, będzie to mniej więcej taki głos, jakim teraz powiem. Cześć! Także generalnie, właśnie no to teraz jest tylko taki, no jakby głos na szybko. Każdy komentarz o treści drukarka serduszkuje, także piszcie w komentarzu drukarka, a ja wam przypinam serduszko. No i posłuchajcie, właśnie będę trollował teraz Heksa, odwdzięczę mu się troszeczkę za to, że mnie trollował głosem siedmiolatka. No, generalnie film jest u niego na kanale, zapraszam. Ponadto możecie w sklepie wpisać mój kod, czyli DADL_WIZIL w sklepie w Fortnite, wtedy naprawdę mnie mega wspieracie. No i co? Myślę, że naprawdę mega odcinek się dzisiaj szykuje. Specjalnie zrobię nowe konto, żeby się niczego nie spodziewał. No i zapraszam do odcinka. Cześć! Siema. To ty, Hekso? Nie, to nie ja. To... no, bo to ja. No. To w końcu ty, czy nie ty? To ja! Bo ja jestem twoją fanką największą, wiesz? Bardzo mi się w ogóle podobasz, Hekso. Ale nie widziałaś mnie. Ale, no tak z głosu. A, to miło, dziękuję. To gdzie lecimy, Hekso? Ty wybierz. No to chodź może na przyjemny. Okej, nie ma problemu. Ej, bo ja jestem taka nowa w tym Fortnite'cie. Powiedziałbyś mi, co to takie złoto, bo właśnie zebrałam i nie wiem, o co chodzi. Możesz sobie kupować za to bronię u... takich ziomków. No. Musimy wygrać grę. No, rozumiem. A ty musisz mi w tym pomóc. Ej! A to jakiś nob. A mogłabym itemki? Prawo. Mogłabym itemki z nich? Proszę. No to weź. Nie ma problemu. Dzięki. Dobra, Klaudia, gdzie chcesz jechać? No to może... tutaj, bo nie mam odkrytego tego miejsca jeszcze. Bo ja nowa jestem w Fortnite'cie. I tak liczyłam, że mnie nauczysz grać. Jak to jest być dziewczyną w świecie gier? No nie wiem, w sumie no, normalnie. A jak to jest być takim dobrym youtuberem? A ja nie jestem dobrym youtuberem. Słuchaj, Klaudia. No. Nie wiem w sumie co. Ale no. Słuchaj, mogłabym troszeczkę matsów? Jakiego rodzaju? Bo jest dużo. No to drewno na przykład. No, masz wszystkie. Dzięki. Tam jest taki balon wielki i to jest... tam są fajne itemki ogółem. A mogłabym go otworzyć? Nigdy nie otwierałem takiego. Słuchaj, Hekso, a od kiedy tak grasz w Fortnite'a? Ja? Od końca drugiego sezonu. A ty? A, bo ty niedawno zaczęłaś. No tak, jak gdzieś tak od 2-3 dni. To i tak dobrze grasz, jak na tyle czasu. Dzięki. A, bo ja słyszałam, że jest takie coś jak 1 na 1. To chciałbyś może potem tak spróbować? No, możemy zagrać 1 na 1. A to jest jakiś typek, strzelaj do niego. A gdzie? O! Dostał. Czekaj, to ja może wyjdę. Dawaj. O. Gdzie on? Brawo. Dzięki. To była chyba moja najlepsza eliminacja. Tutaj jest 6 takich niebieskich czegoś takiego do picia. No to z osłona, tak zwany kew. To jak chcesz, to masz, bo ja już mam 6. A, no dobra. Ej, co? Od kiedy takie tu jest? No, kliknęłam G i kliknęłam w kwadrat ten taki. Tak. A co tak szybko? No to słabo. Co? Czemu do niego poleciałaś? No bo miałam takie coś, to ten. No, mówiłam, że jest jakiś słabiak. Dobrze. Jak ty się szybko budujesz, jak na 3 dni gry, to dobrze ci idzie. Ja mu jakiś telefon zabrałam. No to teraz widzimy jego kumpla z drużyny. A to chyba nie miał, nie widzę. Ale on się popisuje, nie mogę. On tak normalnie nie gra, widzowie. Tam jest jeszcze jakiś, o.
Ale super zagrałeś. To idziemy to 1v1, nie? Bo chciałeś, tak. To weź ustaw tryb kreatywny i no. Gdzie to? Aha, tutaj, dobra. No. Nie, to nie to! Dobra. To jest laboratorium, nie. A bo to jest tak obok i wiesz, pomyliło mi się. Dobra, Klaudia, teraz musisz wybrać na... No to... Na to... I... Tym mi dobrze szło, to może na to. Dobra, to ja ten... Ja nie umiem edytować, to weź ty. Dobra. Teraz edytuję za ciebie. Jak ty tam już jesteś? Oj. No nie! Było blisko, Klaudia. Może następnym razem się uda. Dobra, to do ilu? Do 5 wygranych może, co? No dobra. Ej, co? Co jest, jak ty budujesz szybko? Nie wiem, nie umiem edytować. No nie! O! Ej, nie! Gdzie ty jesteś? Oj! O. Nie! Co jest? Dobra. Dobrze zagrałam? No dobrze zagrałaś, nie? Co nie, co będę ukrywał, no dobrze, chodź. Idę. Gdzie jesteś, Klaudia? No, tutaj. A tu! Dobra, dobra. Dobra, oj. Gdzie ty jesteś? Ej, co jest? Nie, przestań. Oj, przepraszam. Oj, co? Co jest? Co się stało? Wygrałam? No. Dobra, jesteś jednak dobra, jednak... Jednak... No nie wiem. Dobra. O. Jak mówiłem, lepsza... No lepsza od Wesif. No ten Wesif to jakiś słabiak jest. Dobra. Nie! Co ty jesteś? Ej, nie! Zostań. Spokój się. Jakby to zrobić teraz? Nie! Nie! Przestań! Nie! Co ty robisz? No, próbowałam wygrać. Ale w ogóle bardzo miło z twojej strony. Nie! Co? Co? Dobra, Klaudia, no lepsza jesteś, nie? No lepsza jesteś. Dobra, dzięki. Ale... Spodziewałem się, że tak się to wszystko stanie i grasz. No trochę słabo poszło. No słabo, no słabo. To dzięki, że pozwoliłeś mi pograć, Heksu. Spoko, Klaudia. W sumie spoko się z tą grało. Mogę ci dać jakąś rangę, jak chcesz. Na dece tutaj. A to jakbym mogła, to bym bardzo chciała, żebym mogła częściej z tobą grać. To mogę ci dać moderatora. Chcesz, masz moderatora. Naprawdę? Dzięki. A powiedzieć ci coś? No, masz mi coś powiedzieć. Siema! O, co? Co tam? Co tam? Nie, siema! Nie, nie, siema! Nie, nie, nie. Co? Klaudia lepsza od Wesifa? Dobra, weź! Weź, co? Weź! Co? Nie, co? Nie, nie, nie. Co? Nie! Nie! Co ty Wesif? Weź! Nie! Myślałem, że gram... Także co, to by było już na tyle w tym filmie. Zostawcie łapkę w górę, suba, dzwonem, wpadnijcie na mojego Instagrama, Wesify, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Pamiętajcie o tym, ponieważ no naprawdę to mega mi pomaga. Ponadto polecam wpisać kod DAADLE-WESIFY w sklepie w Fortnite. To również mi naprawdę mega pomaga i mega mnie wspiera. No i co, jeśli chcecie więcej takich odcinków, no to myślę, że takie 700 łapek w górę i będzie kolejny odcinek z trollowania. Także co, zapraszam do zostawienia łapek w górę pod tym filmem. No i naprawdę mega, mega wyszedł troll. No i w sumie się tak troszeczkę, no tak jakby oddałem Heksowi. No bo mnie trollował jak tym głosem 7-latka, no to stwierdziłem, że jako, że ja pierwszy zacząłem trollowanie, no to no pora tutaj zaprowadzić ład i porządek i stwierdziłem, że go strolluję głosem dziewczyny. No i się udało, także co, no myślę, że naprawdę mega, mega fajny odcinek, ponadto każdy komentarz o treści. Drukarka serduszkuje, także piszcie w komentarzu drukarka, a ja wam przypinam serduszko. No i co, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwonem, a ja się już będę z wami żegnał, trzymajcie się, no i cześć!